Co tam? Czyli witamy zawsze z Arkiem, wiecie? To fakt akurat. Jest. Ale jaki musiał być moment, jak ktoś odpalił ten film pierwszy raz i zobaczył takie coś. Nic. Może zrozumiał. Chciałem powiedzieć tak, bez zbędnego pierdzielenia. Kanał śpimy, oglądamy, nie, śpimy ten. Dzisiaj robimy challenge. Challenge nazywa się tak. Kto pierwszy się odezwie, ten przegrywa. Co tam u ciebie, Arek? Gagri, gagri. Musiałem wejść na tłumacz. Dzień dobry, czy mogę się tu masturbować? To jest kurwa z mojej historii. Pamiętasz? Pamiętasz? Co? Kurwa? Z jakiej historii? To, bo na tłumaczu jest historia ostatnio wpisywanych rzeczy. Jak byliśmy w Turcji, to Arek chciał zapytać o takie coś. Biden burada masturbacion yapabilir miyim? I to znaczy... Dzień dobry, czy mogę się tu masturbować? Ciekawe, czy tak znaczy. Good Aiden. Nie spróbowaliśmy tego gdzieś w sklepie na przykład. Czemu ja tego nie zrobiłem? Zapomniałem. A to przed wyjazdem sprawdzaliśmy. Albo na basenie, obsługę hotelową, można tak było spytać. Ty, dzwoni do mnie właścicielka mieszkania. Oho. Nie! Czekaj, musisz pogadać, pogadaj coś. A masz streama mojego odpalonego? Odpalam. To ja będę grał w grę. Dobra, już odpalam. No już, dobra. Masz. Dziękuję, siema widzowie, witajcie na... na te 60 seconds. Poczytałem wam historię, bo ostatnio próbowaliśmy robić challenge i chcieliśmy tego psa zdobyć, bo myśleliśmy, że to jest... Tam się skiny odblokowuje tylko w tych wyzwaniach, nie odblokowuje się jednak psa. Napisane było tak, jak zdobyć psa. Pancake'a można odblokować wykonując następujące zdarzenia z właściwie wybranymi obiektami. Jeśli nic nie zrobisz w żadnym scenariuszu Pancake'a, Pancake odchodzi lub umiera i możesz nie odzyskać go ponownie. Pierwszym wydarzeniem jest usłyszenie warczenia nieznanej istoty. Gracz otrzymuje szansę użycia latarki do ujawnienia Pancake'a. No i chyba, mi się wydaje, były takie eventy jakieś i wtedy używaliśmy siekiery. A nie da się użyć siekiery. Pancake zostaje znaleziony i może odpocząć w schronie. Znika następnego dnia, spodziewając się, że kiedyś powróci. Jeśli gracz użyje środka obudowczego lub karabinu... A, albo był taki event i nic nie używaliśmy. Mogło też tak być. Pancake zostanie zabity, a kolejny łańcuch zdarzeń nie nastąpi. Podczas drugiego wydarzenia Pancake powraca głodny. Gracz może dać Pancake'owi całą puszkę zupy. Jeśli go nie zrobimy, stracimy psa. Trzecie wydarzenie polega na tym, że Pancake próbuje nakłonić gracza, by za nim podążał? Gracz może wziąć tylko... A, to dopiero jak ten pierwszy wystąpi, użyjemy latarki, okej. Okay. Gracz może wziąć tylko jeden z trzech przedmiotów. Wybranie mapy pozwoli graczowi na zbadanie okolicy i znalezienie dwóch zup, jeśli... Trzech, jeśli masz poradnik młodego skauta. Jeśli gracz wybierze siekierę, spotka się z mężczyzną, ewentualnie zdobędzie karabin, no generalnie... Trzeba wyzwania kliknąć. No jak będzie warczenie i będziemy latarkę mieli, to wtedy będziemy mieli psa. Znaczy trochę, przez chwilę. On tam se rzeczy zdobywa chyba jakieś. Ale dzisiaj nie gramy tego. Dzisiaj nie gramy zwykłej gry, tylko gramy se... Który challenge wziąć, widzowie? Przetrwaj 50 dni, kurwa długo. O, czekaj, wyślij... Ty, to fajne. Minęły 3 tygodnie, nasze zapasy już prawie się skończyły, ekwipunek jest kompletnie zużyty, ale też jeszcze nie koniec. Im radio wyzionęło, odwołał, zużyliśmy transmisję od 6 krajów z zapasami, gdzieś w miasteczku niestety nie znam do kalkulacji. Musimy stawić rzeczy. Skórka dla maski jest wtedy. Trzeba 7 ekspedycji ukończyć. To mieliśmy, już ukończyliśmy, to jest za ciężkie jakieś. Wow, przetrwa 99 dni.
Skórka zabawkowa dla radia. Fajne. Słowo harcerza. Timmy musi przeżyć, aż nadejdzie pomoc. Zostańcie ewakuowani przez wojsko z innymi mieszkańcami. Poradnik i apteczka niedostępne. No tylko ten. Przetrwa 50 dni. Skórka zabawkowa. Kurwa, które wziąć? To zobaczymy. Chociaż useless te skiny była. W sumie. Jak to kurwa 30? O, wszyscy są. Jak to kurwa 30 dzień? Co ty odpierdalasz? No już tak daleko przeszedłem, jak cię nie było. Niemożliwe. No, jak to 30 nie? dzień? No zobacz, spruwa się rozjebała, to... Dobra, to czekaj, zanim klikniesz w notatnik, co się wydarzyło 5 dnia? No przecież pamiętam, co się 5 dnia wydarzyło. Dobra, ale to skąd? Kiedy to jest jakiś ten tryb, że 30 dzień odpaliłeś, czy co? No wyzwanie kolejne robię. Jakie? Że trzeba na 7 ekspedycji ich wysłać. Ale to już 30 dzień masz? No bo tak się zrobiło od razu, że od 30 dnia się zaczyna i teraz trzeba 7 ekspedycji zrobić, bo skina się odblokowuje. W ogóle czytałem na necie z tym psem, jak odblokować go. On się nie odblokowuje, on po prostu się tak jak kot pojawia w tej grze. A. On tam może pomagać, ten przynosić rzeczy, jeśli tam coś się spełni. No. On po prostu przychodzi, jeżeli jest event, kiedy słychać warczenie jakieś, to my często albo nie mieliśmy nic, albo używaliśmy siekiery pewnie, albo pistoletu, nie? Żeby się tego pozbyć. A jak jest to warczenie, to trzeba użyć latarki i wtedy się okaże, że to pies był i on wchodzi tu. O. No. To fajne. No to jak będziemy grali zwykłą grę, to można to zrobić. Po paru tygodniach w skronie przyszłość nie wygląda różowo, szczególnie jeśli chodzi o zapasy. A jest nadzieja. Usłyszeliśmy przed razem, że w okolicy znajduje się pełna zapasów kryjówka. Miejmy nadzieję, że będziemy w stanie ją namierzyć na podstawie informacji z telewizji radiowej, nim wszyscy zmutujemy do tego promieniowania na powierzchni. Dość już siedzenia na tyłka, czekanie na ewakuację, czas przeszukać te paskudne pustkowie. Dobra, coś pewnie chcą. Strudzenie. To nie jest tak źle. Luzik. Dobra, no to trzeba przygotować no to ekspedycję. No. I tutaj, co to było? Szczur, podwójny ogon. Kreatura dostała się do naszych zapasów. No, dobra, to siekiera. Tylko siekierę mamy, więc w sumie. I mamy walizkę, to można z tą ekspedycję wysłać z walizą. Myślę, że to tak najłatwiejszy challenge był z któryś ten, z tych wszystkich. Był tam w ogóle jakieś 99 dni trzeba było przetrwać. A my przetrwaliśmy jakieś 100 coś chyba. Albo 100. Dobra, nic nie chcą. Puszki bezpieczne. Dobra, kogo bierzemy? Tanka, kurwa. Mary Jane. Z walizką? No z walizą można. Niech maskę weźmie. Ale mapę. Wiesz co? Z tego co wiem, 30 dnia już nie trzeba używać maski. Nie no, byłoby, że radioaktywne trzeba, to jakieś losowe jest, mi się wydaje. Dobra, siekiera i maska, harmonika, po co? Dobra, ryzykuję, kurwa, zobaczymy co się stanie. Siekiera, maska. Chociaż tak szczerze, to ciężkie może to być, te 7 ekspedycji, bo zanim ona wróci w ogóle, ekwipunek minus 100, a nam się kończą zapasy, pragnienie. Dobra, to damy się napić. Nic nie mamy. Skip. Tak, ciekawe kiedy wrócić w ogóle. Strudzenie, słyszymy dźwięki, no i tak nic nie mamy. Nic, ej, żadnego itemka. Chyba, nie, harmonikę mamy tylko. Nic nie znalazł? No nie, no mamy harmonikę tylko. I no i maskę wziąłeś. Wody i ten, no maskę wziąłem. A zmienisz, no nie, zmieniłeś wszystkie notatki. Ktoś zapukał do drzwi, gdy otworzyliśmy, znaleźliśmy tylko leżącą na ziemi walizkę, w liczniku nie było. Czekaj, czy to nie było czasem zupa radioaktywna, ta, która była zleciła? Zupa trująca, no. Bez sensu. Widzowie, a, już pamiętamy i węciki. Nie, ja cię teraz słyszę. Teraz sprawdzę, komu wyjebało internet. Ja cię słyszę. Mówisz... Arkowi. Okay. Nie, ja cię słyszę, że de facto. Nagrywa i że nie robi teraz nic. Ja się z nim połączę na telefonie i powiem mu, że po prostu nic nie klikał. On mnie troluje, czy co? Czekajcie, tylko żebym nie liknął kurwa jego numeru teraz, bo już on mnie troluje, widzowie. Tutaj ma okulary, żeby się nie odbijało. On mnie troluje, widzowie, ja go widzę. Albo słuchawki mu wyjebało może. Dobra, dzwonię do niego. Pa, dzwoni. Trolujesz mnie, czy co? Trolujesz mnie, czy co? Ja cię normalnie słyszę. Nie, ja cię normalnie słyszę. Jak to?
No słyszę cię normalnie, słyszę, co słyszałem. Normalnie nie słyszałeś? Trollowałeś, kurwa, czy o chuj ci chodzi? Nie, no wyjebało, przecież wszystko wypierdolone było. A ja ciebie słyszałem normalnie, mówiłeś, że czekaj, zobacz, że dzwonię do niego, zobaczę, czy nie zlikować numeru, muszę ten. Nie, no było słychać normalnie. No jak miałem się trochę... Tylko jakość ci się pojebała. A nie, no to ja miałem normalnie ten, bo sprawdziłem, czy mi się strony ładowały i ładował mi się internet. To może Discorda wyjebało. No nie, no jak wyjebał Discord, jak ja cię słyszałem normalnie? Nie wiem, kurwa, dla mnie było, wszystko się buforowało, ciebie nie słyszałem, mówię halo. I potem mówię, ten co jest, wyjebał neta, dobra, że zadzwonię do niego, żebyś nic nie robił. No wiem, bo słyszałem to wszystko. No, i co, odpowiadałeś mi? No, no ja mówiłem, że kurwa, ty trolujesz, pojebało cię. To zostawimy to dla widza, zostawimy kurwa ten, z twoim audio, no, żeby było śmieszne. Ja nic nie słyszałem kompletnie. Głód, pragnienie, dobra, masz zupę jeszcze. Co to oferują? Nie mamy nic. Wracaj, kurwa, z ekspedycji. Trzeba 40 dni przetrwać. Szybki hajs, ekspedycja lewy pas. 5 dni zajmuje. Nie uda się to, kurwa. Nie uda się ten challenge. Myślisz, że się nie uda? No pa, ten już ma głód, odwodnienie. O, puk, dźwięk nasz zawsze może coś zaznaczyć, coś dobrego, złego, tak czy siak jest ciekawie, więc powinniśmy otworzyć drzwi. Tak, nie pamiętam tego eventu. Próbujmy, co tam będzie. O kurwa, choroba, dlatego. O, dwie puszki zupy, daj mi się człowiek kombinacyjnie, dobra. Otwarcie było dość ryzykowne, no choroba jest, nie mam apteczki. A mamy dwie zupy przynajmniej, można ich karmić. Z zapasów energii, ale byśmy mogli poradzić, na przykład włamać się do schronu naszej sąsiadki. No dobra, kurwa, dawaj. Tak, można było, to pamiętam, że to dawało coś. Ktoś puka. Wtedy jest chory. Ale jest cztery wody, aż o kurwa, dobra, GG, jest. Kurwa, napalisz tę wodę. Dobra, GG, jest. Rozwodzimy się na sposobami rozmęczenia diety. Goście wrócą ocalały, wszystko czego pragnę, to robienia wody, bandaży i leków. Poczekaj, jaki jest challenge? Mamy... Nie. 7 ekspedycji po prostu, nie musimy ratować się, więc wywalone. A co jest do wygrania? Odrobina wody, lezenie leków, by oparzyć rym. Nie, wiesz co, bo to jest do tego, oni nam potem pomogli uciec, ale to bez sensu. No tak, ale to no i tak nie musimy uciec. O, wróciły one z maską i siekiera, i radio. Ładnie, no. Ty, nie. Ale cała podrubowana jakaś. Co to, moja wina? No. Pragnienie. Dobra, dajemy, mamy twój zapasów. Głód. Pragnienie. Dobra, ekspedycja, oczywiście trzeba 7 ekspedycji zrobić. Tylko bez apteczki może być ciężko, jak oni się nie wyleczą ani nic. Bo trzeba dwa razy trzy osoby wysłać przynajmniej. Ten głodny, dobra. O, ciężkie, ciężki będzie ten challenge. Chyba już, kurwa, nie teraz... Ciężki. Tej dam jeszcze. Temu dam. Nie, jemu nie daję, bo on idzie na ekspedycję jutro, kurwa. A ona to lepsze sobą walizkę wzięła. Z siekierą iść. Siekierę dajesz? Po co mu siekiera? No nie wiem właśnie, tak szczerze. Ej stary, zjebałeś to. A wcześniej tam też dałem. Dajesz mu walizkę, żeby miał więcej slotów i zapierdalasz mu te sloty siekierą i maską. No a czym? No po to, o to chodzi, nie? Żeby dać nie, mu te rzeczy. Nie, jak ma walizkę, to może przynieść więcej, chyba mi się wydaje rzeczy wtedy. Nie, to chodzi o to, że może ten. Nie, to chodzi o to, że może rzeczy wziąć dodatkowe na ekspedycję. Tak? No, nie przynosi więcej chyba. Nie wiem, trzeba by poczytać. Studzenie, choroba, studzenie. Głód, tutaj mogę dać, no. Właśnie trzeba trafiliśmy na. Dobra. Czekaj. Głos przemawia w obcym języku. A radio, spoko, może być. Ale oni nic nie powiedzą specjalnego, z tego co pamiętam. Apteka by się przydała, no. Pragnienie. I tyle. Strudzenie. Nasz grupa w lekarskiej kitle? Damy? Może dadzą nie. Ten. Ale nie pamiętam, czy dawali tutaj apteczkę. Może dadzą apteczkę. No, my to ostatnio olaliśmy, wiesz? No wiem właśnie. Dobra, sprawdzimy, bo jest potrzebna. A no trudno, no jest potrzebna ta apteczka. Dużo tej wody zdobyliśmy. No chuj, nie ma apteczki. Może kiedyś nam dadzą. Pragnienie, choroba. Dobra. Czas zrobiłem, że nieprzyjemnie pachniało.
No dawaj, co ratujemy. No, to ej, to dobrze mamy. W sumie, że oddałeś te rzeczy, bo się nie rozpierdolą teraz, te, które wziąłeś do walizki. No. Pukanko. Chyba, żeby nawet nie mogło, a się sfajczyło faktycznie. No. Good. 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 Dobra, można dać, ale ostatni raz już, kurwa. Bo zacznie brakować. A to dopiero druga ekspedycja była. Nadal nie wrócił. Dobra, mam wyjebane. No dobra, musi wrócić do tego. Ej, wiesz, że jest chyba gra planszowa 60 Seconds? No i na czym to polega? Czekaj. Co się wtedy dzieje? Gra planszowa. Ty, co im jest? Wszyscy są chorzy, no to GG, kurwa, to niezłe ekspedycje. Naprawdę? Będą. No, zoba, wszyscy apteczki potrzebują. No, to będzie, kurwa, GG. Lolo, ostatnie ciśnienie na powierzchnię, łachmaniarza z brodą, zaczyna się, że sprzed gym. Tułać po ulicach na Puskowie, wygląda szedł z nami do schronu, teraz drzwi pytając, czy chcemy kupić kamień. Nie chcemy. Kamień był chujowy. O, Timmy wrócił. Timmy Trumpet. Apteczka. Zwrotem. Nie, chuja przyniósł. Mhm. Maskę odzyskał z zupą, walizkę rozjebał, siekierę rozjebał. No to GG. Ja pierdolę. Odwodnienie. Nie, już nie ma szans. Ciężkie te challenge oprócz tego jednego, co zrobiliśmy, tak szczerze. Ile to trzecia ekspedycja, tak? Teraz będzie trzecia dopiero. A już, ale nikt tego, nie będzie miał nawet, dzień. Nie wiem, kto będzie miał wyjść, czekaj, kto może, a wszyscy mogą. Tak. Tak pewnie umrą. To dawaj Dolores. Dawaj Mary Jane. Tak? Nie masz walizki. No nie mam. Maskę może. Dolores. Choroba, tato tam przeżyje, kurwa, dobra. Ajajaj. No jest lipa, ale próbujemy. 7 ekspedycji to w chuj, 5 byłoby jeszcze możliwe, ale 7 to w kurwę. No szczególnie, że przy 30 dniu, bo normalnie jakbyś miał od zera, to na ludzie jaka by było, jaka jest nagroda nie? Za to? No skórka do maski, do czegoś. No za wszystko się dostaje skiny, nie? Generalnie. Timmy siedzi patrząc ten. No porozmawiaj. O kurwa. To tam tak kaszle? No. Tak się kaszle. Dobra, pragnienie, kurwa, woda się kończy. Co to? Ze świadkami? No nie mamy nawet tego skauta. Nie mamy. Ty mi spierdolił, no i co w ogóle już, kurwa, jest fajnie. Mergen cicha, to możemy z nią porozmawiać, no dobra. Kurwa, porozmawiał z Timmy, to spierdolił. Jak ta spierdoli, to nie wiem. O. Siedzi jeszcze. Kaszle, Ted. Konaserami grzybów? Nie. Grzybowa mniam. A może gdyby ten grzyb się okazał, na przykład, że on by uleczył? To byłoby śmieszne. Bez kitu. Trzeba spróbować i tak to przegrany ran. Pragnienie głód. Dobra, masz. Ale tak szczerze, jakbyśmy już mieli dość tej gry, to nie, można by było trochę cheatować. Można by było wejść na jakąś Wikipedię i sprawdzić, jakie są konsekwencje wszystkich czynów i potem byś to pamiętał i byś se grał po prostu. No ta. Wtedy byś to przeszedł. No ta, jak na przykład z tym psem sprawdziłem, byłem ciekaw, czy go się da odblokować, czy no tak po prostu se jest. Nie ma żadnych itemów, to jest ciężko te challenge przetrwać. Ten jeden, co to wzięliśmy, ten team i sam, kurwa, o, maska rozjebana, wszystko, nic nie ma nowego. Kłódka, zajebiście, po co mi kłódka, dwie wody, kłódka. Tu, jak te itemy tu się rozwalają, to po chuju one tu wiszą. Bo na przykład w tym kosmosie można było sobie te rzeczy naprawić, nie? Pamiętasz, to było łatwiejsze. No, no. Łatwa była ta grada w kosmosie. Bo ona była bardziej pojebana, tam się na jakieś ekspedycje jeździło co chwilę na jakieś inne miejsca i tak dalej. No, fajna była. No dobra, Ted tylko może iść, nie? Mary Jane jeszcze. No to niech idzie, kurwa, a co? No musi. I tak chuj z tą grą. A to była trzecia ekspedycja, no to już czwarta będzie, to zaraz będzie za połową. Ale musi się sukcesem udać, bo a tak może być ciężej już. Szczególnie z chorobą, jak wypuszczamy. Ale mucha to latała.
Dobra, Mary Jane. Chuja dostaniesz. Ona chyba nie wróci, kurwa, jak to... Też mi się wydaje, no, że to już nie ten... Jeszcze Timmy jakby był, to by była szansa jakaś, żeby to... I nie mieliby tej choroby. No bo ta błędna decyzja była, żeby tam wziąć, no... Tam dużo tej zupy, na zupy dostaliśmy trochę, ale... Ale o czym ty mówisz? No bo jakich ten... Wypuściłem, żeby po walizkę wzięli. Nie, do sąsiadki to wody no. dostaliśmy, tylko po tą zupę i dostali chorobę wtedy właśnie. Nie, dałeś, że nie. Dałem, że tak. No, no i zupę dostaliśmy, ale też chorobę. No i tak już nie mamy zupy, więc to tak już w ogóle jest lipa. Nie ma eventów pomagających nawet w niczym. Tak samo tamten z tym psem, to jest takie niemożliwe do zrobienia. Kurwa, a ten z psem zrobiliśmy? To... Nie, nie zrobiliśmy go. No nie, nie udało się. Nie spodziewałem się, żeby zabrał piżamy. Cała kompanią. Ta, to ich braliśmy, oni mogą. Git, oni dawali git, no. Jakieś itemka, bo żarcie. Apteczka, nice. Apteczka, to Teda chyba, nie? Teda, no. To Teda uleczymy. To będzie można na ekspedycję go wysłać. Jak wróci ta w ogóle. No pojawiła się nadzieja, ale jedzenia dalej nie ma. No musi przynieść jedzenie tam do typiora. No, bo to już kurwa głód się zaczyna. Zapasy ograniczone, zesperowani. Starców, pożyczenie. No tak, wiesz, tak, no. tak. Trzeba brać. Zachorował znowu Ted. Ej, chuj. Nie. Nie. O, zupy! Dobra, git. Cztery zupy. Jemy, głód, kurwa. Pragnienie, dobra. Głód, pragnienie, dobra. Co to? Atak strażaków. No, to jest... Do kłódka. Strażacy? No, dawaj tą kłódkę, nie wiem. No, grożą nam ogniem, więc trzeba ich wyjebać kłódką. Koniec. Nie no, a Nerdzej nie wraca. Nie no, no. Zaraz powiedzieć, że minus, nie. Ale nie, bo dalej ekspedycji się nie da. Dałoby się ekspedycję, gdyby ona nie wróciła. Niby tam, dobra, głód to można dać. Trzeba ścianę się ruszając, ja to musimy się stąd wydostać teraz. Co? Co? Nie, nie wiem co to za event. Koniec. No nie. Ten już, a, zwariował. No, aha. To GG. Teda szala. Dawaj Teda, no, szalone, niech szalone idzie kurwa na szalone oki na wyprawę. No już byśmy mieli 4 zrobione, jakby wróciła, to by było jeszcze 3 no. tylko, a wyzdrowiliśmy apteczką, byłaby szansa, jeszcze już był stracony rano, była jakaś szansa, no ale... Chuj, na razie nie. Teda bierzemy i... No to... Ciekawie. Dobra, jedna osoba do wykarmienia przynajmniej. I ostatnich ciszę w eterze, przyjmę muzyki. No dawaj. No dobra, to radio i tak jest useless w tym challenge'u. O, prądem się. Poraziło. Teraz pierdoliło się. Poszło niezbyt dobrze, no trudno. Małem bunkrze, nowy zapał uczuwalny momentalnie, no obluzowała się cegła, tkwiąc niewielki otwór. Tak, tam jest, tam jest szur zupa i zupa. Chyba, no. Zdrowiała, tak. Zajebiście. Wow. Może się uda jeszcze ten run, no, jeżeli wróci ten w ogóle. Ona no szalał. Głód. Jakiś za zły dzień grupa, ale lekarzy wrócili do nas, by co? Dać nam zastrzyki. No widzisz, opłacało się, czyli ty lekarze kurwa. Dają później, wracają, żeby uzdrowić. Tak, okay, nice. Jak jesteś, wiesz, obity czy coś, coś dają. Szkoda, że Ted kurwa nie był wtedy w bunkrze, bo by go uleczyli. Nie, on był też zdrowy, daliśmy mu apteczkę. On był szalony. No niby ta, ale nie wiem czy na to by działało. Niech wróci, bez wody Dolores nie wytrzyma, no kurwa ostatnia woda. Ty radio? Nie, co nie radiacja to jest dźwięk radiacji. Aha, Dolores nie jest spragniona. Co to od bunkra, wizytor?
Astro coś tam. Zapasy? Ale po co nam te plany są? Nie, nie potrzebujemy, bo tu nie było, trzeba... Już robiliśmy to kiedyś, nic nie dawało, tam był jakiś szalony coś tam. Może. Aha, to chyba nie wróci sobie. Głód. Aha, nie mamy wody. O kurwa. Już byśmy mieli piątą, zagrała. Jakby tamta... Ten wrócił i tamta, to byśmy mieli już piątą ekspedycję. No dobra, to GG. O kurwa. No to... to możemy to poddać, bo nie ma sensu, zagrajmy to jeszcze raz. No. Dolores może iść sama na ekspedycję? No właśnie ciekawe, co się stanie, zobaczymy. Ciekawe, co się stanie. Koniec będzie, czy co? Czy się skipnie jakoś? Czy będzie bunkier pusty? No właśnie. No to bez sensu, kto wypisał ten. Odwodnie, aha, nie mamy wody nawet. Dobra, no idź na ekspedycję, weź kurwa no harmonijkę. Harmonijkę. Wiesz co, pograj. Koniec chyba będzie. No nie, co jest? Pa, mijają dni! I miną do końca, już nie przeżyję, bo była odwodniona. Nie bardzo przyniesie wody. Co się stało? Nie. Ktoś nam bunkier okradł chyba. Aha, wróciła z tej, z napadu, wróciła z ekspedycji, a tam... No czekaj, Dolores udała się na powierzchnię, aby dotarła za zdrowa, jak wypłynę. Nie róbmy sobie nadziei, gdy Dolores była w stanie wrócić z wyprawy, już by to była. Aha. Z jej zapasów czeka zapewne śmierć, a bez śmiechu nie ma szans ich odnaleźć, no ale trudno, zapasy tak się nie przydadzą, niestety już po nas. Aha. Ej, no czemu mamy to, aha, przekreślone, że nie udało się. Ciekawe w sumie. Jeszcze raz, czy co? Zaliczone. Spróbujmy jeszcze raz to samo. To samo? No udane ekspedycje 6 trzeba, nie 7. A było, że 7. Myślisz, że jeszcze raz zakończ przygodę? No jeszcze ci pokażę, jakie są. Nowa gra. Wyzwania przygodowe. No to słowo harcerza. Ty musi przeżyć, a nadejdzie pomoc, zostajecie ewakuowani przez wolę, którą będziecie sojusz z innymi mieszkańcami. Poradniki, apteczka niedostępne. I są skórki takie. To też fajne. O, tu przetrwa 50 dni, utrzymajcie dzieciaki przy życiu, że nadejdzie pomoc. Dzieci nie mogą być wysłane na ekspedycję. Brońka, ramię, siekiera niedostępna i skórkę mamy. No dawaj to, przetrwa 50 dni, to nie będzie trudne. No chyba będzie. Zależy co dostaniemy na starcie, czy to jest losowe, czy już tak od razu będzie to. Okej, okay, niezłe zapasy, ty, niezłe rzeczy. Broń nie jest dostępna, nie? Tak, tylko tyle. Dzieciom, szczególnie dzieciom musimy chronić. Ale jest kłódka, więc luz. Trzeba je chronić po prostu. No dobra, pierwsza nie chuj. Droga Mary prowadzi pamiętnik, który podgrywała podręcznik skauta. Ja się na tym chroni, chyba nie mam wątpliwości, co należy zrobić. Musimy odczytać pamiętnik na głos po dzienno. Nie. Właśnie trzeba dbać o te dzieciaki, kurwa, tutaj. Ty, no fajny ranik się zapowiada, co? Podziękowała za uszanie prywatności, na drzwi z pamiętnikiem wszystkie kartki podpaliła i podeptała. No dobra. Dobra, nic no nie dzieje. Ekspedycję, to dobra, Dolores wyślemy. Zatem sprzedany 20 lat, sprzedany głos zakłócenia. Co w ogóle są za te? Otrzymać jakieś życie, które aha, nie trzeba się wydostać. Posłuchać. Trzeba, jaki będzie miał wpływ na dzieci? To nie. Bo tu może coś... Znaczy było dobrze, no ale chuj to, no bo nie trzeba. Gdzie czekaj, aż nadejdzie pomoc? No tam jest pisane, czekaj, aż nadejdzie pomoc. Dzieci, uratuj dzieci tam. Aha, faktycznie. No, trzeba do 50 dnia, a potem muszą się ratować. O kurwa, pragnienie. Wszystkie eventy są związane z dziećmi w ogóle, widziałeś? Tam był ten. No tak, tak, właśnie. Dobra, damy im na razie wodę. Na razie ten, kogo wysyłamy, Dolores. I git. Maskę mogłem wziąć w sumie, zjebałem. No, trudno. No właśnie. Już za późno. To jakiś obłęd, znajdę pamiętniki w każdym kącie naszej zupie w wodzie, może być lo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 l. Poradnik od tego skauta jest pełno zajebisty, na wszystko działa i działa zawsze, się nie psuje. No dobra, próbujemy. A tu chuj. Czy tak jest? No działa. O nie, wszystko działa. O zupa. To git. Ręczenie będzie podejrzanie cicha, powinniśmy z nim porozmawiać, tak. Tak, pogadaj z nim. Wszystkie eventy faktycznie są z dziećmi, no?
Tak, tak, wszystko jest dookoła dzieci, bo tak to działa. Tak samo jak w tym jak był sam w domu, w bunkrze, to też były inne. Pragnienie, głód, to damy to pragnienie, dobra, dzieciakom trzeba dawać. Niech się nie każdy zapach. Ściany cegła zrobiło się niedobrze, przez ten fetor, obrzydliwość. Zbadać, ta, to była zupa, ta, szczur i zupa. Wyjebiście. Jest zupa, odwodnienie, dobra. Głód? Głód. Byśmy właśnie się przyznawać drugiego, że dźwięk ukazała się grupka, przepraszam, co jest jakieś żałośnie. Zdziwiłem, że zaczęli pytać, pytając, nie mamy żadnych zbędnych zapasów jedzenia i picia, którymi mogli się podzielić. Dobra, zupę możemy dać. Mamy jej sporo. Pere, papere, pepe. Minus jeden zupy, coś tam, coś tam. Nic nie chcą, git. Co na cień sytuacją, posłuchać odpowiedzi. No dobra. Radejko. Dobra, zamówiłem sobie. Co zamówiłeś? Jedzonko. Bo byłem głodny, w sensie, a nie mam czasu, bo... Dobra, nie mamy muszę nic. Muszę robotę robić, więc dzisiaj muszę zamówić, niestety, żarcie. Jo, kurwa ten. Ty, a to dalej nie wraca, co jest? 40 dni w końcu dostaniemy się. Aha, czyli po prostu te 50 dni trzeba przetrwać. Pragnienie, dobra, jeszcze można zostać, posłuchać radia, dobra. O, wróciła. O, kratuchwilku mowa, nie? Pewnie chora, no właśnie, kurwa, tej maski nie dałem. Kurwa, ile zupy. No zupy, nie jest chora. Dwa i dwa ten, jest. Nie jest chora, nie. Jest. Aha, ta wróciła. Głód, dobra, mamy sporo tej zupy, głód, odwodnienie, to trzeba dać. Git. Teda wysłać? Tak, no musisz ich jeszcze wysłać. Można, maskę no. Mu daj, maskę mu daj. Dobra. Trady się zaraz rozjebie. No. O, nie rozjebali. Dobra. To te, daj mu tą maskę, niech sobie weźmie. Chcę głód, pragnienie, dobra. Głód, pragnienie, głód, pragnienie. Ten z maską. Co abyście byście. No dobra. Głód, choroba. On serce ma głód, what the fuck? Dawaj się, że przyjrzyjmy cały dobytek kilka razy, mężczyźni spostrzegają nasionko, z którego rosną rośliny. Musimy je posadzić, ale potrzebujemy butelki, by je podlać. Nie, mam mało butelek, bez sensu. Znaczy, ciekawy event, ciekawe co się dzieje, ale nie mamy za mało wody, więc... Może to był błąd, który nam zepsuje challenge, ale trudno. Się mówi. Dobra, to już kurwa nie jest głodna w końcu. Ty, co jest? Po przyjrzeniu się bliska naszej mapie, zobaczymy, że ktoś zanotował z rogów zagadkę wskazówek. Sprawdzamy, ale sami w tym zostaną. Nie, no może dziecko wysłać, da się. No ale miało się nie wysyłać. Nie, nie wysyłaj, bo wiesz co? Jak wyślij matkę, niech zostaną same. Bo jak wyślesz matkę, dziecko i ono zginie, no właśnie. Tam, to będzie przypał. No dobra, można spróbować, wyżej nie wróci. Nie, żyje i wyzdrowiała, zajebiście. Szachy dostaliśmy, no to nice. Pragnienie, można dać. Coś kurwa dać. Nie pasuje. Co mi to jest? Czekaj. Zbrojna kobieta, skończyła się amunicja. Nie wiem, czy tam pomagało cokolwiek z tym. Dobra, no. Tak po co nam amunicja się przyda? No w sumie jakby jebało w tym, to się mogą umyć, ale trudno. Minus jeden ammo. Good. Coś podejrzenie za łatwo jest. Roznosi świeżym powietrzem. Nie najlepszy perka w schronie. Kurwa nie wiem, czy się nie wypierdolą, nie połamią z rąk. Dobra, dawaj, żeby nie uciekły, bo jeszcze uciekną. Kurwa. Właśnie, ale to coś mi się wydaje, że właśnie jest podchwytliwe, takie, żeby tego nie robić, nie? Nie, no nic się chyba nic nie się stało. Coś rozjebali chyba. Nie, właśnie, nie. No to git.
Człowiek zaprawia na odsłonie, byłem geniuszem. Jesteśmy pewni, że ta zielona maść kapiąca. Poradnik do skauta. No. Ted nadal nie wraca, kurwa, dziwne, co? No. A nie, no, jeszcze może wrócić. Dobra, good, pragnienie, to tym damy i na razie kurwa, nie. Kurwa, już mam żarcie, czaisz? Już mi zjeść pod drzwiami, koleś. O. Mary Jane ciągnie brata za włosy, wyzywa go z Bałtym i wściekle kopie siostrę po kostkach, krzycząc, że tam zatrwany bobolem, co cyrk, nikt nie wie co. Strzedł awanturę. O nie. Mówi rację, prawda, tylko które. Czekaj, ciągnie brata za włosy, wyzywając go od radek ten cymbałów, a ty nieściokle kopie siostrę po kostkach, krzycząc, że ta jest zmutowanym babolem. Tutaj może dajmy, bo ona się obrazi, kurwa. Ten se zapomnij. Młodszy chyba. No nie wiem, co się stanie. Nie wiem. Ty mi zapytałem, co się stało. Wszystko się uspokoiło. No dobra. Zajebiście. Budę odwodnienia to już trzeba dać. Dobra. Posłuchać radia, no można. Ted niech wróci, kurwa. Bo chyba wrócił, czy nie? No jest. Ty zajebiście. No to kurwa, ty dobry ran. Może się udać. Dobry. Zupa, maska, git. Karty. No dobre. Bo teraz dobre, bo to jest taki ran chyba, że specjalnie dają karty i szachy, bo zabawki dla dzieci, w co chodzi. Wszyscy mają głód, a jutro ekspedycję, no, żwawa wypoczęta, to zajebiście. Co? Mrocząc suranie, rachubę czasu, mam problem ze snem, nasze zagrożone. Nie. Szkoda marnować chyba tą apteczkę, którą przed chwilą zdobyliśmy. No, zmęczeni są tacy teraz. No. O kurwa, głód, zmęczenie, pragnienie dostał. Zmęczenie, strudzenie, pragnienie. Pragnienie, zmęczenie. Kurwa, woda się kończy, jest lipa, nie? Aha, niebogogu nie możemy wysłać na ekspedycję. Bo się zmęczyli bo tym. Bo była zmęczona, bo się zmęczyli. Ja pierdolę. No to jednak trzeba było zmarnować tę apteczkę. To może nam zepsuć ran. Może, no. Zupy nam same zostały, nie? A może teraz będzie można? Weź dawaj cały czas. Nie dajemy jej wody, kurwa. Jedliśmy nasza mapa z nasiłami właśnie. Z mapą kurde stajemy ciekawości do środku. No dobra. Tak, tak. To chyba jest git. Tam woda będzie. I zajebiście wtedy. Może? Nie. Nie było. A co było? Weź mi powiedz, bo otworzyć drzwi. Jedna zupa. Szkoda, że nie. Aha, nadal nie możemy jej wysłać, no to GZ. Ta już ma odwodnienie. Kogo wysłał? Nikogo nie może. A, no tak, to jest to. Może się uda 50 dni. Jeszcze drugie tyle. Ale mi się wydaje, że ta apteczka zepsuła kurwa ran cały, no. No, jest szansa, że Ted przetrwa wyprawę, no ale kurwa. No super, no ale fajnie, mógł coś dłużej. Zupa jedna. Zjebałem. Skipnąłem, oni chcieli kartę za ten dać, kurwa. Za wodę? Wodę za kartę? No. Kurwa mać. Odwodnienie już wszyscy mają. Nie podobała mi się twoja reakcja, że tak szybko się skapnąłeś i tak... No zanim kliknąłem, tak kliknąłem i tak już, o kurwa. No. Odwodnienie, gud. No to tym trzeba dawać, ale tylko jednemu damy. Dobra, kurwa, GG już. Nie, no może iść ten na ekspedycję. No ale oni bez wody nie przetrwają, może Given się trafi. No był, kurwa, i go nie wziąłem, no. No, chujowo. Dobra, no zjebałem ran, co trzeba powiedzieć. Nie, nie chcę, to nie. Odwodnienie, odizolowanie się, chcemy przetrwać. Tak, dawali 5 wody wtedy. No, oby to jak było. Koniec. Koniec. Jak szybko. Spierdoliło dziecko, że co? No, no. Kurwa, tam była woda. Nie, latarka. A, latarka. Przetrwaliśmy 27 dni, a to jest najłatwiejsze. Dobra, chuj, w następnym odcinku gramy normalnie. No. Psa spróbujemy zdobyć. Siema.